Keto wtorek, odcinek 54. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Wakacje coraz bliżej i najczęściej zadawane mi w tym czasie pytanie to dlaczego nie mogę schudnąć, co zrobić, żeby schudnąć itd., itd. Więc dzisiaj trochę w temacie odchudzania porozmawiamy sobie o takich pięciu słowach kluczowych i o pięciu tak naprawdę przyczynach tego, dlaczego nie możesz schudnąć na keto. Zapraszam. Moi drodzy, keto to nie jest żadna dieta cud i ja nieraz o tym mówię. I przyczyn tego, że nie możemy schudnąć na ketozie może być bardzo wiele. Natomiast ja skupię się na takich pięciu głównych, które sama zaobserwowałam w pracy z podopiecznymi, bo ketoza rzeczywiście sprzyja odchudzaniu i ten ubytek tkanki tłuszczowej często jest dość szybki i dość spory w porównaniu z innymi dietami, jeżeli oczywiście też ketoza jest prowadzona racjonalnie. Natomiast to nie jest tak, że każdy chudnie, nie wiem, 10 kilo po prostu w pierwsze 2 miesiące. To jest bardzo indywidualna sprawa. No a niektórzy nawet schudnąć nie mogą, podobno. No i właśnie przyjrzymy się temu, jakie mogą być tego przyczyny. Punkt pierwszy to jest zdrowie. Jeżeli jesteś chory, jeżeli jesteś chora, jeżeli w Twoim organizmie coś się dzieje, czyli jest stan zapalny, to dla Twojego organizmu nie jest ważne, żebyś teraz schudła. Dla niego jest ważne, żeby coś tam naprawiać, bo coś się dzieje, żeby przeżył. Dla przykładu, jeżeli chałupa Ci się pali, to nie będziesz po prostu wtedy, nie wiem, robić przemeblowania w niej, tak? Tak samo, jeżeli mamy firmę i po prostu jesteśmy na skraju bankructwa, no to raczej będziemy się starać zrobić cokolwiek, żeby ją uratować, jeżeli nam na tym zależy, a nie będziemy wtedy robić jakichś durnych wydatków i skupiać się na mało istotnych rzeczach. I odchudzanie jest właśnie mało istotną rzeczą dla naszego organizmu, jeżeli nie jest on w równowadze. I tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie, to mogą być jakieś schorzenia, bo często osoby, które przechodzą na keto, są chore i najpierw musimy się zająć zdrowiem, żebyśmy potem mogli schudnąć. Czasem o tych schorzeniach nie wiemy i dlatego ja zawsze polecam przed rozpoczęciem ketoadaptacji zrobić chociaż podstawowe badania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tych badaniach, to zapraszam Cię do pobrania mojego bezpłatnego e-booka Keto Test, który link będzie pod spodem. Więc to są takie bardzo ważne rzeczy. Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o zdrowie, to bardzo często jest to kwestia hormonów. I te hormony, jeżeli tutaj coś podejrzewamy, też warto dobadać. Bo jeżeli jest brak równowagi hormonalnej, to odchudzanie zazwyczaj jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli na przykład mamy niedoczynność tarczycy, no to to też właśnie hormony, jest problem z schudnięciem. Insulinooporność, jest problem z chudnięciem. I jeszcze odnośnie zdrowia, niekiedy zapominamy o tym, że jeżeli mamy alergię na jakiś produkt, to w naszym organizmie też stan zapalny cały czas jest i nie dość, że będziemy nabierać wody, więc to też będzie woda odłożona, która to nie jest tłuszcz, ale jednak no, mówi się, że z tej ta woda, jeżeli zalega, to również nie wyglądamy szczupło. Natomiast druga rzecz jest taka, że po prostu no, jeżeli jest cały czas stan zapalny, cały czas jemy produkty, które nas alergizują, to nie schudniemy. I na keto, owszem, nie ma glutenu, czyli tego, co bardzo często, na co bardzo często ludzie mają alergię, ale jest nabiał i nieraz wywalając, nie wiem, na przykład bułkę pszenną, rzucamy się na sery, więc to też nie jest dobre. Niektórzy mają alergię na orzechy, możemy mieć alergię na jaja, o tym też mówiłam we wcześniejszych filmach, więc to również warto sprawdzić, jeżeli coś jest nie tak i po prostu nie możemy schudnąć, a wszystkie pozostałe rzeczy wydaje nam się, że robimy dobrze. No ale jakie są to te pozostałe rzeczy? Druga sprawa to są kalorie. Kalorie według mnie nie są jedyną przyczyną, tak jak niektórzy twierdzą, tego, że nie możemy schudnąć. Bo jeżeli tak by było, to
osoby, które jedzą naprawdę mało i dostarczają sobie na przykład, nie wiem, 1000 kalorii, kiedy ich zapotrzebowanie to 2000 dziennie, no to powinny super chudnąć. No a niestety tak nie jest, bo bardzo często kobiety, szczególnie właśnie na jakichś po wielu dietach redukcyjnych, tak obniżyły swój metabolizm i doprowadziły się do takich niedoborów pokarmowych, że właśnie schudnąć nie mogą. Więc jeżeli masz za mało kalorii w swojej diecie przez długi okres czasu, to po prostu twój organizm będzie się bronił przed tym, żeby chudnąć, bo jest znowu w takim starvation mode, czyli w takim stanie zagrożenia. Dobry, moim zdaniem, bilans kaloryczny, jeżeli jesteśmy na redukcji, to jest minus 500 kilokalorii. To jest takie bezpieczne. Czasem nawet trochę mniej, jeżeli na przykład właśnie są jakieś stany chorobowe. I też czasem, jeżeli zgłaszają się do mnie osoby bardzo otyłe, to ja przypominam o tym, że my odżywiamy tylko naszą tkankę mięśniową, nasze organy. Nie powinniśmy odżywiać naszej tkanki tłuszczowej. Więc jeżeli na przykład ważysz powyżej 100 kg, no to jak sobie obliczysz Twoje zapotrzebowanie kaloryczne dla Twojej wagi, całkowitej masy ciała, to ono może być dużo za wysokie. Więc raczej wtedy skupmy się na tym, żeby obliczyć sobie swoją beztłuszczową masę ciała i to albo można zrobić, robiąc sobie dokładne pomiary, ale jeżeli nie możesz sobie zrobić pomiarów i nigdzie nie idziesz, nie można to wydać kasy, to wpisz sobie po prostu w Google body fat na przykład i wyskoczą Ci na grafikach takie zdjęcia, inne dla kobiet, inne dla mężczyzn, jaki jest mniej więcej procentowy udział tkanki tłuszczowej i jak wtedy wyglądamy. Wiadomo, że to jest takie mało dokładne narzędzie, natomiast moim zdaniem wystarczające i jeżeli sobie wtedy ten procent, na przykład jeżeli popatrzysz na zdjęcie i stwierdzisz, że no mam 25% tkanki tłuszczowej, to od tej swojej całkowitej wagi odejmij te 25%, czyli jak na przykład ważysz 100 kg, to odejmij te 25 kg i to jest jakby Twoja ta masa ciała, którą rzeczywiście chcesz odżywić. Jeżeli jesteśmy przy kaloriach, to jeszcze tych kalorii może być za dużo. Zauważmy, że na keto tłuszcz, którego powinniśmy jeść dużo, ma ponad 2 razy więcej kalorii niż węglowodany czy białka. 1 gram tłuszczu to 9 kilokalorii, a 1 gram białka i 1 gram węglowodanów to 4 kilokalorie. I tłuszcz jest zdecydowanie bardziej gęsty kalorycznie. Jeżeli weźmiesz sobie jedną łyżkę tłuszczu, to nieraz będzie ona bardziej kaloryczna niż po prostu, nie wiem, cały talerz jakichś zielonych sałat, tak? Więc o tym musimy pamiętać, że jeżeli w ogóle nie liczymy kalorii na keto i będziemy po prostu jeść ile chcemy, będziemy się objadać przede wszystkim tym tłuszczem, który jest bardzo kaloryczny, no to wtedy też nie schudniemy. I to nas prowadzi do trzeciego punktu, czyli związanego z ketoadaptacją. Bo albo jeszcze nie jesteś w ketozie i wtedy nie win tego, że na keto nie możesz schudnąć, no bo nie jesteś na keto. Najpierw przeprowadzamy ketoadaptację, a potem tak naprawdę zaczyna się zazwyczaj proces odchudzania. Chociaż w praktyce to wygląda tak, że na samym początku ketoadaptacji chudniesz te kilka kilogramów, bo tracisz wodę. Więc to też nie jest tak, że to jest jakaś dieta cud i po prostu nagle w pierwszym dniu od razu chudniesz. Schodzi z Ciebie woda, bo schodzi też glikogen, który ją wiąże. Więc no i super, jakby tracisz na wadze. Ale pamiętaj o tym, że żeby ketoza pomagała Ci chudnąć, to najpierw musisz w nią wejść. Więc podczas ketoadaptacji raczej nie koncentrujemy się na odchudzaniu, chociaż bardzo często, jeżeli też ta ketoza jest dobrze, ketoadaptacja jest dobrze przeprowadzona, to to odchudzanie już od samego początku następuje. Więc możesz jeszcze nie być w ketozie, ale po drugiej stronie możesz być już w ketozie, a dalej odżywiać się tak, jakbyś była na adaptacji. Zazwyczaj oznacza to, że ładujesz tłuszcze i tak jak ja na adaptacji polecam te tłuszcze ładować, no to jeżeli już jesteś w ketozie i chcesz redukować, to niestety tłuszcze dolewane powinniśmy ograniczyć. Jeżeli będziesz pić, nie wiem, 2 razy dziennie bulletproof i tam po prostu z tego wjedzie, nie wiem, 300 kilokalorii dodatkowo, no to nie jest to najlepsze rozwiązanie. Jeżeli będziesz się objadać deserami z bitą śmietaną, która jest bardzo kaloryczna, to to też nie jest dobre rozwiązanie. Czyli jeżeli jesteś już
po adaptacji i jesteś w ketozie, to raczej zmniejszamy ilość tłuszczu, a zwiększamy ilość białka i to też stopniowo i delikatnie, i ja tak bardzo teraz generalizuję, bo oczywiście przypadki są różne, ale jakby prosta zasada, po ketoadaptacji chcesz wejść na redukcję, zmniejszasz delikatnie tłuszcz, zwiększasz białko, obserwujesz co się dzieje i zazwyczaj starasz się jakby z tej ketozy nie wypaść. Punkt numer 4. Stres. Czasem nam się wydaje, że jeżeli mamy ogarniętą dietę i jeszcze trenujemy, no to jakby wszystko powinno być ok. Natomiast jeżeli dużo jest stresu w Twoim życiu, to znowu Twój organizm nie czuje się bezpiecznie i tak naprawdę nie jest w równowadze. Bo na przykład hormon stresu, kortyzol, jeżeli będzie on wydzielany w zbyt dużych ilościach przez cały dzień, to między innymi wpływa on na również wzmożone wydzielanie insuliny. Poza tym kortyzol również jest odpowiedzialny za to, że trzymamy tkankę tłuszczową i mamy tą otyłość tak zwaną brzuszną, tą wiscelarną, która jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczna dla naszego zdrowia, więc hormony bardzo mocno wpływają na to, czy możemy schudnąć. Jeżeli mamy problem z nadnerczami, tak zwany zespół wyczerpanych nadnerczy, bo jesteśmy po prostu chronicznie zestresowani, no to ciężko nam będzie schudnąć. Czasem, jeżeli jest jakiś rzeczywiście bardzo mocny stres, to niektóre osoby no, przestają jeść i wtedy chudną, ale to naprawdę nie jest dobra opcja, bo zazwyczaj to chudnięcie odbywa się kosztem zdrowia, no a często później jest niestety efekt jojo. Więc stres jest bardzo ważny i jeżeli jakby czujesz, że po prostu jesteś nadmiernie zestresowana w swoim życiu, to poszukaj metod, które pozwolą Ci radzić sobie z tym stresem. Czy głęboki oddech, czy większa świadomość, czy może jakaś terapia, czy medytacja, jakby czy czas dla siebie, żeby po prostu usiąść samemu ze sobą i ze swoją głową i myślami, albo spróbować te myśli wyciszyć, to jest bardzo ważne. I jakby praca ze swoimi emocjami, redukcja tego stresu wpłynie również pozytywnie na to, że będziesz chudnąć. I punkt 5. I to naprawdę tak jest i mam na to potwierdzenie wśród moich podopiecznych. Sen, a raczej jego brak. Jeżeli śpisz za mało, to nie będziesz mogła schudnąć. I to z wielu powodów. Znowu, jest to brak równowagi w organizmie. Jeżeli nasz cykl dobowy nie jest zachowany, to to wpływa na nasze hormony, a o hormonach już była mowa wcześniej. A kolejna rzecz jest taka, że no niestety, nie oszukujmy się, my bardzo często niby robimy wszystko dobrze, ale w pewnym momencie na przykład podjadamy i jemy rzeczy, których nie chcemy jeść, których nie powinniśmy jeść, które nie są jakby zgodne z naszym celem, bo chcemy mieć szczupłą sylwetkę na wakacje w Polsce. Więc jeżeli się nie wyśpisz, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że się będziesz obżerać. Ponieważ brak snu bezpośrednio wpływa na to, że idzie nam w górę grelina, że mamy za mało leptyny, a grelina to znaczy chce ci się jeść. Leptyna ten apetyt hamuje. Więc brak snu z jednej strony negatywnie wpłynie na samo to, że właśnie hormonalnie będziemy po prostu rozwaleni, ale z drugiej strony nie będzie też regeneracji, a z trzeciej strony, nie wiem która to, po prostu będzie nam się bardziej chciało jeść i te hormony będą szaleć. Więc jeśli nie możesz schudnąć, to po pierwsze przyglądnij się swojemu zdrowiu. Po drugie sprawdź kaloryczność swoich posiłków w ciągu dnia. Po trzecie zorientuj się, na którym etapie ketozy jesteś i dopasuj jakby do tego między innymi swoje makro i oczekiwania. Po czwarte, ogarnij się, jeśli chodzi o stres i zarządzanie nim przede wszystkim. No i po piąte, się wyśpij. To jest 5 najważniejszych moim zdaniem i najczęstszych przyczyn problemów z odchudzaniem. Jeżeli Was ten temat interesuje, to dajcie znać, bo może trochę więcej w tym temacie jeszcze filmów nagram, konkretnych porad, co zrobić, żeby schudnąć i takich trików i tipów. Chociaż oczywiście pamiętajmy, że keto to nie jest dieta cud, na której wszyscy pięknie chudną, aczkolwiek często tak się zdarza. Dobrze, to ja Was pozdrawiam ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!